Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rytm Planszy. No i dzisiaj będziemy mówić o grze mojego ulubionego autora. Dalej, najwyraźniej. Pan Stefan. Pan Stefan. Kontratakuje. Stefan X Vaccarino. No i kurde, zdradziłeś, a ja chciałem takie ładne intro zrobić, no. To możemy od nowa. Nie, nie będziemy od nowa. Będziemy rozmawiać o Kokopeli, jest nas trójka, jak trzech, jak ostatnio coraz częściej tak bywa, ale zamiast Inka jest... Kwiatosz. I Ciuniek. I Windziarz. I wszyscy są zszokowani. A co się stało w ogóle, nie? Jeszcze dwie osoby, czyli w sumie pięć. Już pięć osób jest, tak. Dobra. Okej, no to tak. Po pierwsze, witamy Kwiatosza. Znowu przyjechał. Z wygnania. Przyjechał na jakiś czas. Hello. Udało się pograć w Kokopeli. Nawet intensywnie się udało pograć w Kokopeli. My mamy trochę więcej partii niż ty, ale kurczę, ty no już jakby uczciwie będziesz mówił o tej grze. To jest w tym roku... Top 2 najczęściej granych przeze mnie gier. A nagrywamy jeszcze w grudniu. Tak, tak. Dobra, jest szansa, że coś jeszcze zagramy szybko. Coś wyciągnę, jakieś 5 minutówki. Dobra, to po pierwsze, że, prawda, że jakby będziemy rozmawiać z tobą. A druga rzecz jest taka, że będziemy rozmawiać o Kokopeli, które trochę tak poszło takim jakimś bokiem. Nie? Także Stefan. Znaczy, to jest gra, o której absolutnie nikt nie mówił, a jak już mówił, przynajmniej na forum gry planszowe wśród ludzi, którzy podobno się znają, to mówili, że fejmu nie ma i niech spada na drzewo. Tak, że Stefan Feld wymyślił jakąś popierdołę i koniec. Ja chciałbym zacytować naszego kolegę Mateju, który powiedział, że Kokopeli to jest gra, którą Stefan wymyśla w 15 minut na przerwie na drugie śniadaniowej. No zaraz o tym pogadamy, no, jak to będzie wyglądało. Dobrze, przedstawiliśmy się już. Czy wiecie o czym jest Kokopeli? W Kokopeli jest dokładnie tyle klimatu, co w Bonfire tegoż samego autora, ponieważ są ogniska. Co widzicie na okładce? I odprawia się ceremoniały. A pan? Znaczy, wydaje mi się, że to są jakieś... To wygląda jak mrówka z taką trąbą. Nie, to są jakieś plemienne malunki widziane przez starzejącego się Niemca, który uważa, że są ładne. I stwierdził, zrobi dzisiaj grę etniczną. Mi się to mniej więcej tyle jest w tej grze subtelności. Mi się to z pataponami skojarzyło. Dokładnie to samo skojarzenie miałem. Tak, jest ten rytm słowa, jest i po te prostu malunki. Kółko, trójkąt, pata, 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 pon. Pata. My też nie jesteśmy subtelni, jeśli chodzi o etniczne klimaty, niestety. Ja chciałem, bo czytałem te instrukcje, nawet kilka razy czytałem tę instrukcję. Kokopeli to stare bóstwo faliczne związane z bóstwami płatności u Indian Pueblo żyjących na terenie Arizony i Nowego Meksyku. Czyli wiemy, co to jest. Natomiast tak naprawdę jest to gra, która wyjaśnia, że my tworzymy jakieś ceremonie. Jesteśmy jakimiś tam... To są jakieś wioski niby. I tak trochę spojrzeć na wioskę z lewej, trochę na wioskę z prawej. Ceremonie są dla duchów. Duchy nam obdarowują nas łaskami w trakcie ceremonii. Ktoś widział kiedyś na filmie Indian tańczących wokół ogniska i stwierdził, że to jeszcze nie jest wyeksploatowany temat gier, który można wykorzystać. Tak. A poza tym rysunki są proste i nawet Clemens Franz mógłby je narysować. Nie, ale rysunki są akurat z tego, co gdzieś tam się dowiadywałem, wzorowane na takich oryginalnych, czyli tam jakieś są symbole, bo zresztą chciałem wam pokazać, to jest okładka, nawiązuje właśnie do tej malonku jakiegoś naściennego, bo Kokopeli jest przedstawiony jako Bóg, który gra na flecie. Trzyma fujarę w zębach. Fujarkarz, no. Może tak być. Co, ja trochę tak powiem o wykonaniu. Mam ogromne pudełko, do tego pudełka weszłoby takich gier 3 albo 4. Jest tam wypraska, która jest zupełnie niepraktyczna. Jest antyużytkowa. Jest sygnowana. To jest wypraska. Jest sygnowana przez Game Trace. I Game Trace chyba gościu mówi tak, podzieli mu tak. Nie, wkręca się mnie, naprawdę? No tak. Tak. To jest specjalnie projektowana do gry, która nie pamiętam jak się nazywa i pasuje też do tego pudełka, więc jest dołączana. Jak podniesiesz ten, co zobaczysz, jest napisane Game Trace? Bez kitu. To nie to, że ktoś nie umiał. Ktoś umiał i bardzo to jest taki postmodernistyczny mocno. Może nie wstawiam taki bardzo, bym powiedział, lekki brief. On gościu pyta się, jakie będą komponenty. No, karty, żetony. Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym, to jest wypraska o lekkim zabarwieniu Kokopeli. Ale to teraz kształt tych plansz gracza jest dla mnie też taki dwuznaczny, jak już wiem, o czym jest gra.
Dlaczego? Dlaczego? No bo jak składasz na pół, to faktycznie taki faliczny kształt. Tak, no faktycznie jest taki, wygląda jak rakieta Zygmunt, bez osa. Sigmund Freud by się cieszył z dzisiejszego podcastu. Dobra, wypraska jest przedziwna, bo naprawdę albo szykują się na dodatki. To jest przynajmniej 70. Co jest możliwe. Albo naprawdę osoba, która to projektowała, miała takie coś. Robimy kwadrat. Tam będą karty, będą rzucone, zróbcie coś, co w jakiś sposób będzie funkcjonalne. I co będzie już do Big Boxa też pasować. Jedyna rzecz, która tam pasuje, to są właśnie to, co wyjąłeś, czyli ta wypraska dobrze mieści plansze gracza. Które przyciskają żetony, które są schowane na środku. Plansze gracza to oczywiście bardzo duże słowo, to są listwy składane na pół. Tak. Wykonanie standardowe. Queen Games. W sensie, tak jest standard wykonania, są karty albo płótnowane, które są wytrzymałe, albo śliskie, które są wytrzymałe i to są śliskie wytrzymałe. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to nie są... Ale takie... to standardowe, standardowe Queen Games, czyli żetony są uczciwe, planszetki są uczciwe, karty są, tak jak powiedziałeś, bardzo uczciwe. Wizualnie, zobaczcie sobie na internecie, pierwszy raz pudełko Queen Games, nie mam takiego poczucia, że zostało zaprojektowane w latach 80. czy tam 90. i przyniesione... Tylko 6 tysięcy lat temu, nie? Ale kurde, patrzysz na okładkę Merlina, czy patrzysz na okładkę, nie wiem, Pioneers, czy jak to się to nazywało? Mogło być co drugą książkę fantasy. No nie widać smutnych twarzy rysowanych przez pana Denisa Lohausena. Tak, grafika bardzo oszczędna. Tak jak mówię, no to pudełko mogło, znaczy trochę żałuję, że to pudełko jest takie duże, no chyba, że tak naprawdę jak sobie teraz gdybamy, Feld zrobił ileś dodatków i one po prostu będą wchodziły do tego pudełka. To jest wypraska Game Trace, może można ją odsprzedać komuś, kto może ma inną grę i nosić z takim na karty pojemniczku sobie. Bo ta plansza też nie jest do niczego potrzebna. Te plansze? Nic nie ma na tej planszy. No masz tam miejsce. Organizują przestrzeń. Organizują przestrzeń. Ale, tak, ale mógłbym... wcale nie lepiej niż stół. Jak masz krawędź stołu, to tam możesz... Ale nie, kurczę, łatwo jest widzieć, że coś jest po twojej, te dwa po prawej, dwa no po tak. lewej. No ale na środku mógłbyś położyć talię i po prostu grać karty po prawej i po lewej talii. No, tak. Ale... zupełnie macie rację. No ale wiadomo, że coś musi pasować. Gry nie muszą być tylko jakby, nie wiem... Czasami się nie estetyczne, no, tylko tak to... muszą być czasem takie barokowe. Ładne, czy tam... Patrz, a to nie jest ani taka, ani taka. Znaczy, ja powiem tak, gdyby nie nazwisko Stefana Felda, to pewnie na pudełko niekoniecznie mi zwrócił uwagę. Ja lubię gry Queen Games, ale to są gry, które z mocnym zacięciem familijnym i Szopun, mówię... Wallenstein. No nie, te nowe, nie mówię o tych nowych, no daj spokój. Nie, żartuję. Nie, bo ja od razu chcę bronić, bo ja od razu chcę powiedzieć, że to nie, nic nie wiedząc o tej grze, to pudełko mnie na tyle zainteresowało, że prawie o niej poczytałem. Także tak? bardzo jest... Bardzo dużo trybu przypuszczającego. Cały nasz kraj zamknięty w gdyby, tak? Nie wiem, ja wiadomo spojrzę na to jako Stefan Feld, aczkolwiek nie czytając o tej grze, bałem się, że to jest no, kolejny Feld, który będzie... Pułkownikiem Queena. Tak, że będzie na sprzedażach Queena, że będzie tak to wyglądało, dlatego że też mam takie poczucie, no skoro zrobił bardzo dobry Bonfire, no to być może nie miał faktycznie czasu na to, żeby dewelopować, wymyślać drugą grę. Także wizualnie nie jestem jakoś specjalnie przekonany. Ta wypraska mnie raczej bawi niż śmieszy. Karty są czytelne. Nie przeszkadza mi w ogóle to, co tam na nich się znajduje. Ważny jest ten tekst, który tam znaczy tam przez jest. To, że to jest taka oszczędność, ale jednocześnie przy zachowaniu fajnego stylu. To... Znaczy, to jest gra, w której często musimy spojrzeć, jakie karty ma przeciwnik siedzący po drugiej stronie stołu i patrząc na kombinację rysunek plus kolor tej karty, wystarczy. Który jest wyraźny, wystarczy. Mhm, tak. I z daleka widzę, jakie karty mają przeciwnicy. I to jest też fajne, co powiedziałeś, bo tak naprawdę kolory są, ponieważ zestaw kolorystyczny składa się z 16 kolorów, więc osoba, która ma problemy z rozróżnianiem, nie wiem, lekko różowego od lekko fioletowego, po prostu spojrzy i mówi, okej, to jest tam, nie wiem, trzy laski robią to, tak? I ja nie muszę się zastanawiać, jaki to jest kolor, będę pamiętał, jak to wygląda, nie? Także... Tak, ja muszę powiedzieć, że dopiero w ostatniej partii zacząłem bardziej patrzeć na kolor, jak mi Ciuniek powiedział, nie, w tej partii nie używamy niebieskich, po tym jak wyłożyłem niebieską. A którą niebieską? Bo jest niebieski żółw, niebieska jaszczurka, taka jest zielona. Jest jakiś antracyt. Także same te kształty, one na tyle się różnią, że samo to jest bardzo... Także to nie, myślę, że to jest przyjazne dla daltonistów całkiem. Nie umiem się wczuć, ale jakby ja nie patrzyłem na te kolory przez większość. Nie, kształty bardzo pomagają, tak jak Ciuniek powiedział. Także tak
Bardzo bym powiedział, średnio najeżdża, jeżeli chodzi o, o jak to wygląda. Natomiast ważna jest rozgrywka i tutaj, tak jak Cioniku powiedziałeś, ja do tego trochę podchodziłem ze strachem, dlatego że okej, Stefan Feld, wiadomo, ale usłyszałem bardzo złe opinie, zanim znaczy, zagrałem. Bo to jest Stefan Feld karciany i to karciany w taki sposób, jak rzadko się zdarza, bo to jest szaleństwo karciane, karty ze zdolnościami specjalnymi i budowanie kombosów na kartach. I żeby tak posłużyć się porównaniem, które będzie troszeczkę z tyłka, ale niekoniecznie, to ja grając w tę grę mam takie wrażenie grania w karciankę kolekcjonerską, w której musisz sobie zbudować kombos w swojej talii i wiesz, niezależnie od tego, czy gramy w pojedynek magów, czy walczymy z Cthulhu w horrorze Warkham, to zawsze w tej karcie, w talii kart twojej mechanicznie musisz sobie złożyć jakiś kombosik, który ma zadziałać. I karty to po prostu jest silnik, ma się przekręcić. I tutaj to daje mi wrażenie właśnie grania w taką karciankę, tylko bez deckbuildingu przed grą, bo zestaw kart, którymi gramy, sobie losujemy. I to jest bardzo luźne skojarzenie, ale to jest trafne, mam wrażenie. Czy odczucia są podobne, natomiast mechanicznie, bo zawsze opowiadamy mechanicznie, no jest to gra karciana, w której wykładamy karty przed siebie, i będziemy tworzyć zestawy, żeby zdobyć za nie punkty. Karta włożona przeze mną, która leży w mojej wiosce, daje mi jakieś bonusy, którymi będę mógł operować, co powiedziałeś, czyli robić ten silniczek. A gra jest bardzo prosta. Mogę albo otworzyć nowy zestaw, albo dołożyć do zestawu, albo dobrać kartę, albo zwinąć zestaw, bo nie chcę go mieć przed sobą, albo wymienić wszystkie karty. I to wszystko, co mogę zrobić w swojej rundzie. Natomiast każda z tych kart, która tam jest, jest ich 16 typów, w jaki sposób łamie, czy też powoduje dodatkowe zasady, które z gry na grę będą różne. I teraz parę spostrzeżeń. Zestawów kart jest 16. W rozgrywce bierze udział 10 zestawów kart i każdy na początku gry otrzymuje identyczną talię, właśnie składającą się z 10 zestawów kart po 3 sztuki i 6 jokerów. Tasuje, dobiera 5 kart i zaczynamy grać. I walczymy z ograniczeniami w taki sposób, że mogę grać karty przed siebie, ale mogę mieć maksymalnie rozpoczęte 4 stosy. Czyli mogę mieć aktywne 4 umiejętności. W grze chodzi o to, żeby zbierać zestawy i te stosiki sobie zamykać. W momencie, jak zagram 4. kartę na dany stos, to odrzucam te karty, tracę zdolność, która jest z tymi kartami związana, ale dostaję punkty. Pierwszy gracz, który zamknie na przykład stos jaszczurek, dostaje 4 punkty i gracz, u którego ten stos został zamknięty, dostaje punkt bonusowy, czyli jak zbiorę u siebie, dostaje za to 5 punktów. Gracz, który później zbierze kolejny taki zestaw, dostaje już 3 punkty plus ewentualnie 1 za bycie właścicielem zamykanego stosu, a wszystkie kolejne zamknięcia tego samego zestawu dają już tylko 1 punkt. No i mamy po 3 karty każdego koloru, a żeby zamknąć stos, trzeba zagrać 4 karty. I jak to się robi? Ponieważ karty mogę grać na swoją własną użyteczność przed siebie. Na 4 stosikach. Lub 5, jeśli mamy kartę łamiącą zasadę. Ale o tej grze będzie się rozmawiać trochę tak jak o Cosmic Encounterze. Tak. Ale mogę też grać na skrajne 2 stosy gracza po prawej i skrajne 2 stosy gracza po lewej. Nie mogę zacząć zestawu, który oni mieliby zbierać, ale mogę dokładać się do zestawu, który już oni zaczęli układać. I nagle się okazuje, że możemy zagrać całkiem agresywnie, bo jeśli dogram 4. kartę do zestawu innego gracza, to on dostanie ten punkt za to, że hej, właśnie zamknął się zestaw, który jest u mnie, ale to ja dostaję punkty te większe za dokonanie tego. Więc dochodzi taka interakcja, w której z jednej strony chcemy zdobywać punkty, wdrapując się po plecach przeciwników, a z drugiej strony chcemy zdejmować im te zestawy kart, które dają im mocne zdolności, na które oni grają. Ja bym powiedział, że warto dodać, że te wszystkie zasady, o których mówił Ciuniek, oczywiście przestają obowiązywać, jak tylko ktoś zagra pierwszą kartę, bo na tym polegają te karty, że je łamią. I co było dla mnie bardzo kontrintuicyjne, że zdolności zaczynają działać w momencie, jak coś wyłożymy, a jak coś skompletujemy, to przestanie. I mnie to na początku, w pierwszej partii byłem taki, że jakoś trudno, niby to jest oczywiste, że zagrywa się coś i to działa, ale skoro trzeba coś kompletować, to dlaczego to działa, jak jest jeszcze nieskompletowane? I na to się musiałem trochę przestawić.
No właśnie, i to, co Ciuniek mówił, że są ograniczenia, że dokładamy po jednej stronie, to oczywiście są karty, które pozwalają dokładać wszędzie, są karty, które zmieniają długości zestawów, są karty, które pozwalają dokładać więcej kart, albo dokładać dobierane, albo robić bardzo różne, bardzo dziwne rzeczy, łącznie ze zmianą liczby stosów i możliwością ingerencji w te stosy. Tak naprawdę około 10 zestawów zmienia zasady samej gry, czyli tak jak powiedziałeś, a 6 pozostałych po prostu daje nam dodatkowe punkty za zamknięcie zestawu, za otrzymanie karty kokopeli, za położenie karty u przeciwnika i tak dalej. Także część kart jest punktujących, ale zdecydowana większość, tak jak powiedziałeś, Piotruszu, to są karty, które zmieniają ci bardzo mocno zasady, według której gramy. I tak jak powiedział Ciuniek, cały widz polega na tym, że albo każdy z nas próbuje zrobić ten silnik, ale przeciwnicy ten silnik chcieliby jak najchętniej nam zniszczyć. No bo jeżeli widzę, że Ciuniek na przykład operuje jedną rzeczą do już na maksa, to fajnie było, gdybym ci to zniszczył. Ja muszę tutaj się wtrącić, bo i Ciuniek, i Winiarz mówili silnik, a to bardziej są silniczki. W sensie silniczki, tak. Buduje się tego mnóstwo ciągle od nowa. Jest przeważnie w tych kombach, z tych partii, które widziałem, tam jest jedna kombinacja, może dwie, które są takie fajne, że chce się je mieć, a reszta wychodzi trochę jakby przy okazji, powiedzmy. Ale ta silna asymetryczność z jednej strony powoduje, że będziemy grali co innego niż koledzy przy stole, koleżanki. Ale z drugiej strony będziemy grali tylko chwilę, bo zaraz nam to zniszczą i sobie zbudujemy pewnie to, co oni grali, zanim my im to zniszczyliśmy. Więc to nie jest taki jeden silnik. Czasami też sami chcemy to niszczyć, dlatego że tutaj jeszcze dodamy bardzo ważną rzecz. Pępku zniszczeniu. Jest tutaj bardzo dużo wyścigu, bo za skompletowanie, tak jak powiedziałeś, zestawu jest 4 punkty, za skompletowanie drugi raz tego zestawu jest 3 punkty. Ale już za trzeci to jest tylko punkt, więc ten taki największy. Więc mamy tutaj też takie trochę staranie się brania udziału w tym wyścigu, bo te 4 punkty to jest łakomy kąsek, no nie oszukujmy się. Teraz sobie myślę, że mi to trochę przypomina Libertalię, czyli porównanie, które mało komu co powie. Dlaczego? Jest na Board Game Arena. A, czyli wszyscy znają. Wszyscy zaczynamy jakby z tym samym zestawem, ale jakby w trakcie, w sensie mamy tę samą talię, ale w trakcie będzie to się różnicować, co jak wykorzystamy. Więc... Nawet z dokładnie tymi samymi zdolnościami te partie będą szły różnie. Tak. No dobra, to nie wiem. Po co gramy w tę grę? W tę grę gramy po to, żeby wygrać. A żeby wygrać, na końcu gry musimy mieć jak najwięcej punktów. A kiedy gra się kończy? Gra się kończy, kiedy każdy z 10 zestawów zostanie zapunktowany 2 razy, albo kiedy któryś z graczy pociągnie ostatnią kartę ze swojej talii. I tutaj jest następny fajny twist. Pociągnie nie oznacza, że zagra. To jest następny fajny twist, bo karty usuwamy z gry tylko po ich zagraniu na stół i zebraniu zestawu i zapunktowaniu go. Jeśli odrzucamy karty w jakikolwiek inny sposób, to one wracają na spód naszej talii. Czyli na przykład możemy przestać zbierać jakiś zestaw i wrócić nie karty na spód talii, albo odrzucić karty z ręki, żeby dobrać tyle samo nowych kart. Więc te wszystkie karty, które nie udało nam się zagrać zgodnie z zasadami, wracają nam do talii i przedłużają rozgrywkę. Można grać w taki sposób, że za każdym razem, kiedy zagram ostatnią kartę ze swojej ręki, to dostaję mały jakiś bonus punktowy i dobieram więcej kart. I wyczerpuję te talie. I mogę ścigać się z przeciwnikami w taki sposób, że zamiast zbierać jak najwięcej zestawów różnych, tak żeby kończyć grę na jeden sposób, mogę wyczerpać talię, żeby skończyć ją w drugi sposób, bo za to też jest bonus punktowy. I to nie jest jakaś wielka różnorodność pod tym względem warunków końca gry, ale sprawia, że musimy patrzeć na dwie rzeczy. I my kończyliśmy grę i tak, i tak. Różne sposoby, zgadza się. No dobra, to zacznę może od takich, to może o odczuć z gry. Bo tak jak mówię, miałem bardzo złe nastawienie. Moi koledzy nagadali mi, jakie to jest głupie, jakie to jest beznadziejnie, jaki to jest niesatysfakcjonujący felt, że to jest felt, który zrobił giereczkę i ta giereczka jest taka sobie i taka dla nikogo i tak dalej. I po pierwszej partii miałem takie poczucie, kurczę, to jest bardzo sprytna gra, ale czy tam nie ma jakiejś operze, czy i tak dalej, i tak dalej.
Bo można mieć takie poczucie, nie? Że kurde, ale ta akcja jest bardzo mocna. Nie? Zwłaszcza jak się nie źle przeczyta zasadę i kończy grę w trzecim ruchu, mając 50 punktów, jak my mamy po 4. Nie, ale chodzi mi o coś innego. Wszyscy graliśmy na tych samych zasadach. To prawda. Chodzi mi o to, że wiesz, możesz mieć takie, ktoś sobie zrobi fajny silnik, nikt mu tego nie zbije z różnych przyczyn, bo też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest tak. Cztery karty kończą. Powiedzmy, że Kwiatusz ma dwie wystawione. Ja mam trzecią i teraz mogę zagrać na zasadzie, dorzucę mu tą trzecią i liczę na to, że nie wiem, w przyszłej swojej turze dobiorę, że Kwiatusz nie będzie miał, że cokolwiek się dziwnego stanie, ale mogę też nie grać tego. I myśmy pierwszą partię, bo ja grałem pierwszą partię bez was, mieli taką, że bardzo mało ingerowaliśmy w swoje rzeczy. Czyli każdy sobie tam kręcił sobie, mało dokładaliśmy, chyba że miałeś już tak faktycznie, że kończysz zagrywasz tą czwartą lub trzecią kartę, bo jest jedna z zdolności, że ceremonie mają mieć długość trzech kart. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, trochę tak ten. I potem zagrałem drugą partię, ale już zagraliśmy z hejtem, nie? Czyli na zasadzie niszczenie, uwalanie i tak dalej. Znaczy to nie chodzi o sam hejt, to chodzi o to, że w pierwszej partii w ogóle trudno się zorientować. O co chodzi, jak to się gra, dokładnie. I zagraliśmy tą drugą i mówię, kurczę, jakie to są fajne możliwości. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że usłyszałem, że to jest taki familijny, popierdołowaty felt na kartach. No i ja nie wiem, jakie rodziny mają moi znajomi, ale to nie jest popierdolony felt. Familijności tego tytułu przeczy to, że musimy że musimy kontrolować bardzo dużo. Mamy ten zestaw zasad, który jest grą podstawową i musimy kontrolować wiele różnych zasad, które się zmieniają płynnie w trakcie rozgrywki. Na przykład, Kwiatusz ma dzbanki, to znaczy, że jak dogram do niego kartę, to ta akcja mi wróci i będę mógł w swojej turze wykonać trzy akcje zamiast dwóch. A jeśli ja też mam dzbanki, to do siebie też będę mógł dograć kartę za darmo. Ale jeśli zwinę mu te dzbanki, to będę mógł z innej swojej zdolności zacząć mu zbieranie innego zestawu, które może akurat mu nie pasuje, a wszystko to po to, żeby zgrać wszystkie karty z ręki i dostać punkty specjalne i dobrać nowe karty. A jak dołożę sobie piórko, to sprawi, że będę dostawał za to więcej punktów i więcej kart. I szybciej skończę grę, bo szybciej dobieram, tak? Być i może. To nie brzmi jak leciutka familijna rzecz. To może być leciutka, to jest złe słowo. To może być nie za bardzo skomplikowana gra dla karciankowców, którzy faktycznie grają, zjedli zęby na budowaniu synergii na taliach budowanych z wielkiej puli kart. A to jest, pod tym względem to jest takie LCG Family. No i można dołożyć do tego jeszcze warstwę liczenia, co spada. I już w ogóle przestaje to być przyjazne rodzinom innym niż brydżowe. Kwiatoszu, zagrałeś już trzy karty piórek? To ja zagram sobie piórko. Będę zbierał piórko po mojej lewej stronie, bo wiem, że wtedy będę mógł bezpiecznie z niego korzystać. Do końca ponieważ na przykład. Ty mi go już nie zamkniesz. Odbyłeś się swoich wszystkich trzech kart fatalnego skilla, który tylko przeszkadza, to ci położę czwartą i zobaczymy, jak sobie będziesz radził. Ale też to nie jest tak, że to uwala okropnie strasznie, bo jeszcze są jokery i inni gracze też chcą kończyć nasze zestawy i też coś muszą z tymi fatalnymi kartami zrobić, więc w końcu to zejdzie. Jak już człowiek ale faktycznie pierwszą rzecz, którą bym chciał bardzo mocno podkreślić, jeżeli macie poczucie, Queen Games to jakby robi gry familijne, To nie jest naprawdę gra familijna. To jest, tak jak powiedziałem, to jest gra, w której po pierwsze uważam, że ona wcale nie jest łatwa do ogarnięcia. Że jest tak samo łatwa do ogarnięcia jak Cosmic Encounter, a jako osoba, która niejednokrotnie tłumaczyła Cosmic Encounter ku przerażonym spojrzeniom graczy, którzy nigdy w taką grę nie grali, to nie jest spoko proste. Znaczy, ja mam też takie wrażenie, że w pierwszej partii zagrasz jakąś taką prostą taktykę i możesz mieć poczucie, dobra, wygrałem, przegrałem, tu się nie da nic zrobić. Natomiast każda kolejna na pewno otwiera wiele możliwości. Zresztą no, z przed momentem nie będziemy ściemniać, zagraliśmy 4 czy 5 partii tak z rzędu. Każda była inna. Mhm. Każda, nawet nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale dynamiki tych gier były strasznie różne. I dla testu zagraliśmy dwie partie dokładnie tymi samymi kartami, żeby zobaczyć, jak to będzie. Czy trzy nawet. Dwie pierwsze zagraliśmy na tym samym zestawie. I dynamiki są naprawdę różne, bo możesz zacząć w różny sposób i nagle się okazało, że mieliśmy partię, w której
faktycznie punkty się ciułało. Zauważyliście, że mieliśmy takie, że punkty się ciułały i miałeś takie poczucie, jak już w końcu coś zdobyłeś, super. A mieliśmy taką, że błyskawicznie porozdzielaliśmy wszystkie punkty, gra się skończyła, wyniki były zresztą bardzo śmieszne, bo jakieś tam różnice między każdym z nas były po 2-3 punkty i robiło się i zupełnie było to ciekawe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mamy tu 16 zestawów, 10 losujemy i ludzie, którzy lubią regrywalność, to tutaj jest matematycznie bardzo wysoka regrywalność, ale nie tylko matematycznie, bo też wydaje mi się, że można w różny sposób otwierać te gry, że na każdą grę mieć inną taktykę. Z tych 16 zestawów jest kilka zestawów, które mają ogromny wpływ na rozgrywkę, bo na przykład rozgrywki, w których jest ten kolor, który pozwala zbierać piąty prywatny stos, w który inni nie mogą ingerować, no to jest taki spory game changer, bo nagle się okazuje, że mogę sobie wybrać tę jedną zdolność, z którą nikt mi nic nie zrobi i na niej ciułać. Jasne. Więc partie, w której będzie ten zestaw kart, będą bardzo różniły się od gier, w których tego zestawu nie będzie. No a to, czy jeśli mamy kartę, która nam daje jeden punkt za każde zamknięcie zestawu dodatkowy, to już nie jest taka duża różnica mechaniczna. Nie jest. Ale znowu, tych zestawów jest 16 i to naprawdę 10 z 16 to jest bardzo ładna permutacja. Tak. Czy kombinacja, bo nie pamiętam, w której z nich kolejność się liczy, a w której nie. W którejś na pewno. Także pod tym względem bardzo fajny. Bardzo fajne jest właśnie, mówię, to, że zagraliśmy teraz kilka partii z rzędu i każda z tych partii wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Setup jest okropnie trudny. Ja sobie 3 razy z 5 nie poradziłem z dobraniem odpowiednich kart. Ale nie dla wszystkich jest on trudny. Znaczy ogólnie... Setup jest prosty, jeśli jesteś człowiekiem uporządkowanym i ułożysz sobie tak, ułożysz kolory. I po rozgrywce posortujesz karty. Tak, setup jest śmieszny, bo faktycznie trzeba wyjąć 10 zestawów, 6 odłożyć. Jeżeli masz te karty potasowane, no to wyjmowanie tych zestawów jest bardzo ciężkie. Bardzo fajnie by było, teraz pomyślałem, jak miały malutkie numerki gdzieś w rogu, żeby można było powiedzieć 5, 6, 7, 8 nie gra. I wtedy robisz pyk, pyk, pyk i nawet ja bym sobie poradził. O, w sumie masz rację. Natomiast my mieliśmy fajną sytuację z ciunkiem, bo jak chowaliśmy grę, to ja niechcący wtasowałem ciunka kartę w moją i chcieliśmy zagrać kolejną i ciunek liczy karty, no i nie wychodzi mu, brakuje mu jednej karty. Ja przeglądam swoje karty, no nie ma, dałem ciunkowi, nie ma i tak szukamy po tych rewersach i chyba nam się zlepiła jedna karta z drugą, czy tam jakoś to zupełnie przeoczyliśmy i to było wkurzające, jak żeśmy szukali tej jednej. To jest podręcznikowy przykład sytuacji, w której żona każe ci coś przynieść z kuchni, a ty mówisz, że tego nie ma, a ona przychodzi i po prostu to wyjmuje. Przecież zawsze tam było, nie? Nigdy nie mieliśmy. Dobra, interakcja. To jest ogromna interakcja. Jeśli ktoś kojarzy Felda z grami, które są wieloosobowymi pasjansami bez interakcji, o suchym liczeniu rzeczy na trawie, no to tutaj jest powyżej średniej interakcji. No tak, bo normalnie u Felda jest co najwyżej podbiorę ci coś, tak? Albo wezmę udział w tym wyścigu o bycie pierwszym, żeby coś wykonać jako pierwszy. Natomiast tutaj no ta interakcja jest paskudnie. Był ostatnio taki wątek na forum chyba, że współczesne gry euro przestają być wredne. Czy może to słuchałem gdzieś pod... No w każdym razie, że współczesne euro przestają być wredne, a swego czasu były... To brzmi trochę jak dżentelmeni przy stole. Może, nie wiem, tu jest, słuchajcie... Przestają i to jest taki, to jest z powrotem wredne euro. O tak. To jest wredne euro i bardzo też ciekawą sytuacją, ponieważ tak jak Ciuniek powiedział podczas opowiadania o grze. Ja się będę bronił przed euro, bo to... Nie, no karcianka, to jest karcianka, tak. Z tą śmieszną sytuacją właśnie, że mamy tutaj zawsze jak gramy więcej niż dwie osoby, to gramy z przeciwnikiem po lewej i po prawej stronie i gramy z tym przeciwnikiem. I karty nas do tego zachęcają też, żeby grać i punkty, które są do zdobycia zachęcają do tego, żeby grać z tym przeciwnikiem. To ma się w ogóle już inaczej w sytuacji gry dwuosobowej. Ty akurat troszkę nie grałeś dwie osoby, my z Ciunkiem mamy kilka partii za sobą. Nie mam zamiaru. Ale to jest bardzo konfrontacyjna gra, to by się tworzy. Gra dwuosobowa jest fajna, ale... Bo sam core rozgrywki jest fajny, ale gra zyskuje na kolejnym graczu. Na rozszerzeniu, tak jest. Dlatego, że jest ta interakcja dużo ciekawsza. I tak jak Ciuniek powiedział, no, wtedy musisz kontrolować obie osoby, z którymi jesteś po lewej i po prawej stronie.
i liczyć na przykład właśnie, na przykład gdzieś tam kładę sobie coś po ciuńkowej stronie, bo wiem, że nie wiem, że ma kartę, która robi mi coś złego, bo na przykład może mi otworzyć ceremonię w mojej wiosce. Więc... No nie, samo to, że najfajniejsze w tej interakcji jest to, że to nie jest tylko ja gram z tobą, Windziarzu, ja gram z tobą, Kwiatoszu, tylko patrzę, co wy robicie między sobą i to, co wy robicie między sobą, też ma wpływ na moją sytuację. Jasne. Ja też dodam, że ta wredność tej gry nie jest symetryczna, to znaczy dokuczający ma wrażenie, że to jest bardziej dokuczliwe niż dokuczany, bo rozwalenie komuś działającego silnika to jest takie, ale ten ktoś, kto to ma rozwalone, patrzy na rękę albo coś, mówi, ja to sobie odbuduję. I myśli sobie, akurat potrzebne było mi wolne miejsce, żeby zagrać ostatnią kartę z ręki i dobrać kolejne. Tak, więc ta gra też całkiem spoko pasuje dla ludzi lubiących konfrontację z ludźmi nie lubiącymi konfrontacji, bo wszyscy będą zadowoleni. Tak, nie wiem jak to jest, w sensie, no tak to jest, że łatwo to odbudować, ale nie wiem, mnie to... Było mi przykro oczywiście w serduszku, ale intelektualnie nie było mi przykro, jak mi niszczyli rzeczy. Bo to prosta matematyka, bo ty nie tracisz nic, co masz fizycznie, tylko jeśli patrzymy na punkty, nie tracisz żadnych punktów, tracisz co najwyżej możliwość zdobycia w przyszłości większej liczby punktów. I jeżeli lubimy być wiktymizowani, albo po prostu jesteśmy wiktymizowani przy stole, to też można się na to przygotować zdolnościami pasywnymi, które pozwalają nam nawet podwoić naszą zdobycz punktową, kiedy ktoś jest dla nas przykry. Także... No słuchaj, jest przecież ta karta, która mówi, że dostań punkt za każdym razem, jak ktoś gra do ciebie Jokera. Dostań punkt za każdym razem, jak ktokolwiek zamknie u ciebie zestaw. I nagle się do ciebie karty, nie? I nagle się okazuje, że no to zapraszam, grajcie. Czyli grasz na Lokiego. No. I w ogóle to jest super pomyślane z tymi jokerami, których na początku wydawało mi się, że jest okropnie dużo, a jest ich tak w punkt, żeby to się nie zacinało. Nie, ich wiesz, kiedy jest okropnie dużo? Na początku. W środku jest w punkt, a na końcu gry masz takie, kurde, gdzie jest ten ostatni joker, a potem się sobie zaraz zagrać. Czy mogę przejrzeć karty, które zeszły, żeby policzyć, czy zagrałem 6 jokerów, czy tylko 5? I gdzie ja z tyłu, brudny Harry z tyłu głowy. Mówię o odczuciach ze strony gry, a nie ze strony gracza. Nie, ja mówię ze strony gracza, że zawsze masz. Ale nie, w sensie, że to no nie zacina się w zasadzie. Nie, ale masz takie czasami, że sobie myślisz, kurde, chyba jeszcze jeden jest, nie? A potem, nie, już nie ma. Widzisz, mówi, to teraz dobiorę dwie karty, które bym od razu zagrać, pyk, pyk, i ja nagle nie mam nic na stole. Chyba. Także interakcja bardzo, bardzo duża, bardzo sympatyczna i tak jak już Cioniek zaczął, więc przejdźmy w sumie do tego. Ta gra tak naprawdę bardzo dobrze działa na dwie osoby, natomiast kastruje dynamiki. Z tej ciekawej dynamiki, która się pojawia, bo na dwie osoby jest to czysta konfrontacja, jest bardzo ciekawa. Ale ma wyjątki od zasad i nagle się okazuje, że ten tekst, który jest na karcie, on w grze dwuosobowej, on powinien brzmieć trochę inaczej i musimy sprawdzić w instrukcji. Czyli klasycznie gra wieloosobowa nie jest grą dwuosobową, nie dajmy się oszukać. Znaczy nie, wiesz, tam mieliśmy takie dwie zagwozdki przy niektórych kartach, znaczy przy karcie bodajże możesz otworzyć swoją piątą ceremonię, jak bodajże. A tak, bo piąta ceremonia pozwala ci otworzyć szóstą. W ceremonię, także wiesz, także tak to wygląda. Natomiast, no tak, bo jakby napisał dodatkowo, no to by 20 było. Natomiast taki chyba sweet spot jest na 3 osoby, dlatego że na 3 osoby gra, działa tak samo jak na 4 osoby, bo dalej siedzisz z dwoma graczami po lewej i prawej stronie. Tylko na 4 osoby szybciej się gra. Na 4 osoby większe prawdopodobieństwo zakończenia gry z braku dodatkowych punktacji występuje, powiedziałem jak Yoda, ponieważ zapomniałem o orzeczeniu na początek zdania. W każdym razie na 3 osoby jest bardzo fajnie, dynamika jest zachowana świetnie, więc ja powiem tak, spokojnie możecie grać od 2 do 4 osób, ale natomiast jeżeli gracie tylko w 2 osoby i szukacie gry typowo stricte dwuosobowej, to pamiętajcie jednak, że Kokopeli jest trochę kastratem w stosunku do wersji 3 lub 4 osobowej. Ja bym się nie krygował. Jak ktoś chce grać w 2 osoby, to niech kupuje gry dwuosobowe. Znaczy nie, chodzi o to, że dużo osób nas czasami pyta, jak to chodzi na 2 osoby. Dużo osób pyta, czy gra chodzi na 2 osoby. Tak, gra chodzi na 2 osoby, ale brakuje jednej rzeczy. Ale jak macie okazję zagrać w 3, to zdecydowanie lepiej w 3. Tak. O właśnie, na pudełku tym, które leży tu obok nas, a które ty sobie kupiłeś, bo to skąd się to wzięło? Ty sobie kupiłeś, Windziarzu. No, jest taka, poczekaj, niech znajdę, jest taka polska flaga z literkami PL z boku. A jak patrzę na karty, to nie czuję, żebym był w PL-u, a raczej w UK-u.
Kain.pl. Oj, bo to taka dziwna wersja. To jest ten właśnie nowy wymysł Queen Games. W ogóle chyba dużo niemieckich... Udają, że w środku są inne wersje językowe. Znaczy nie, dużo niemieckich firm, mam wrażenie, że tak w ten sposób funkcjonuje teraz, że robi wielojęzyczne multi pudełka. Language pudełka. Bo w środku mamy cztery instrukcje. To są cztery instrukcje. Jest w czeska, chyba słowacka, węgierska i polska. Są cztery karty pomocy i są karty dwujęzyczne. Tak, i węgierska zawsze trafia do mnie. Węgierska jest z polską po drugiej stronie, także po prostu trzeba ją sobie cofnąć, przełożyć na stronę. Tak, z tym, z uwzględnieniem... Polak, Węgier, dwa bratanki. Tak, sprawdziłem. Węgierska, polska, czeska i słowacka wersja. Natomiast, jak Cieniek powiedział, w środku znajdują się karty z angielskim tekstem, co jest dosyć zaskakujące, dlatego że, chociaż z drugiej strony rozumiem, bo gdyby miały być karty w tych czterech językach, to musiały być te zestawy Wydawnictwo Lucrum Games wydało kiedyś taką grę Guildhall Fantasy, która próbowała nie mieć tekstu na kartach i mieć same symbole. I to tak wyszło średnio. Guildhall Fantasy, czyli Najemnicy. Najemnicy, o właśnie. No i Portal próbował wydać Konwój. I okazuje się, że tekst na kartach jest fajny. Znaczy, symbole są fajne, jak nie próbują zastępować bardzo różnych tekstów, które wcale nie powtarzają się szczególnie znaczy, często. Znaczy tutaj jest symbolika, nie wiem, zwróciliście uwagę, na każdej karcie właśnie, są symbole i właśnie i te o to symbole mi chodzi, są słabe. One, te symbole są i ja bardzo się cieszę, że na kartach jest też tekst. Tak, bo tekst jest jasny i ten. Ja trochę to rozumiem, ale mówię, no to jest taka nowa moda niemieckich wydawnictw, że chcieliby wydawać, no nie wiem, przed nami leży gra innego wydawnictwa w tej. Mówisz, że znowu chcą zdobyć świat? W tej grze jest 8 wersji językowych. Jak sobie pomyślisz o tym, że to jest, ta instrukcja ma tutaj każda po 4 strony i to jest 8 wersji językowych, czyli w grze jest instrukcja, która ma 32 strony. I tutaj komuś taki... mogą umknąć, nie mówimy teraz o Kokopeli, tylko o losowej małej grze, której instrukcja jest grubości pudełka do tej gry. Tak, która jest instrukcja jest właśnie taka duża. Natomiast w Kokopeli, no mówię, akurat to tak jak ty powiedziałeś, cieszę się, że tam są te angielskie napisy. Trochę nie rozumiem, dlaczego jest tak to zrobione. Znaczy zakładam, że... No po taniości, no nie oszukujmy się. Znaczy zakładam, że po prostu łatwiej na cztery rynki wprowadzić grę z tylko zasadami i jednak z angielskimi kartami, bo tak, no to... Ale trochę to takie nie dzisiejsze, bo to... Bardzo nie dzisiejsze, szczególnie... Dawno już nie... To ostatnio coś takiego to w czasach jeszcze ściągania polskich wersji z Board Game Geeka, pamiętam. Wiesz co, zastanawiam się, wiesz, na ile mówię, na ile... Ktoś tam na forum akurat pisał, że chyba Michał Stajszczak opisywał, że być może firma, nie wiem, zrobiła ileś tam tysięcy kopii na te cztery rynki i nie opłaca się robić tych kopii językowych takich wyłącznie tylko dla jednego no rynku. Bo jeśli drukujesz x kopii językowych, to jest jeden produkt, który drukujesz jednym rzutem, a nie 4 razy x podzielić przez 4. Tak, dlatego uczulamy, że jeżeli nie znacie języka angielskiego, to musicie grać z kartą pomocy albo nauczyć się jakby umiejętności tych kart. One nie są trudne i tak dalej, ale umiejętność czytania w języku angielskim na pewno wam pomoże. Mnie to jakoś czego nie boli, bo nie mam problemu z tym, żeby gry były anglojęzyczne. Ale na pewno, jak ktoś powie, że go to drażni, a mnie troszeczkę drażni, to się ja to rozumiem. Nie, ja to rozumiem, że tutaj masz poplątanie z ten polska wersja. Szczególnie, że na pudełku jest polska wersja, a zaglądasz do środka i tego nie widać. Na kartach, tak. Dobra, no to co? No to jakieś pluski, no to minusik jest. Jakieś plusiki, minusiki takie podsumowujące dajemy. Ja bym zaczął od tego, że zagranie w to tylko raz to bardzo zły pomysł. Ja po pierwszej partii byłem, chłopaki mówią, świetne, ja mówię, i zagraliśmy jeszcze raz. I po drugiej też miałem ochotę na te wszystkie kolejne partie, ale po pierwszej ta gra nie robi takiego wrażenia jak powinna, więc dla mnie to jest wada, bo jeżeli gra ma być demonstrowalna, to sporo osób się odbija. Ja się odbijam od bardzo wielu gier po pierwszej partii, bo nie mam czasu dawać kolejnych szans grom, które mi się nie podobają. Ale tutaj po pierwsze była krótka, po drugie chłopaki byli entuzjastyczni. Więc kurczę, nie wiem jakby to... Nie, to chyba w punkt, bo ja też po pierwszej partii miałem takie, widzę to potencjał, ale to trzeba zagrać więcej. I tak naprawdę chyba jedna z partii z tobą, Ciuńku, dwuosobowa,
gdzie już naprawdę zaczęliśmy takie robić sobie takie psikusy na zasadzie, a ja to wystawię to, a to jest fajny blok na to, a to zrobię to. Pokazała mi, kurczę, ile tam jest fajnego kombinowania podczas rozmowy. Powinni dać podtytuł Kokopeli Play Twice. Następna rzecz, jeśli ktoś ma uczulenie na losowość w jakiejkolwiek postaci, to tutaj jej trochę jest i trzeba lubić gry typu Push Your Luck, żeby w pełni docenić tę grę. Bo tu jest sporo takiego głupiego ryzykowania na zasadzie, jeśli teraz wykorzystam tę akcję, która pozwala mi dobrać kartę i od razu zagrać kartę i to akurat trafi się ta jedna z 15 kart, które mi zostały w talii, no to... Ale z drugiej strony tu ryzykujesz z pewną świadomością, tak? Bo ja wiem na przykład, że szukam tej konkretnej karty, jeżeli potrafię sobie policzyć do 3 i razy 10 kompletów, czyli do 30 umiem liczyć, tylko odrębnie, tak? Czyli 3-3-3, to ten push your luck jest tutaj w miarę sensowny. To znaczy, jak ja wiem, że mam 5 kart w talii, to mam 20% szans, że wyciągnę tę kartę, którą akurat. A poza tym ja mam taką cechę charakteru, że im gra jest krótsza, tym więcej losowości jestem w stanie jej wybaczyć. I tutaj akurat jeśli zrobimy to na wykresie XY, to tak idealnie na tej linii X równa się Y to się znajduje. Poniżej rzutu monetą zdecydowanie. No i partia jest bardzo szybka, bo jak żeśmy grali już takie naprawdę dynamiczne partyjki, no to jeden Jurassic Park na Netflixie, taki 20-minutowy dla dzieci. No tak mniej więcej. Tak, jeszcze ze śledzeniem fabuły nawet. Spinozaur ich gonił. I gadali z czymś z robotyzmem. Nie spoilujcie, może ktoś ogląda, nie? Isla Nubar, czy jak to tam się nazywa. Dobra, z minusików, to minusik to chyba to, co powiedziałeś przede wszystkim, mianowicie, kurczę, można się zniechęcić do tej gry po tej pierwszej partii, w moim poczuciu, można mieć poczucie, kurczę, to jest za łatwe, za proste, nie ma tutaj za bardzo wiele do odnalezienia. A z plusów, chyba najbardziej podoba mi się to, że... Kurde, ta gra generuje to coś, czego ja nie umiem wyciągnąć z LCG-ów czy z czegoś takiego. To jest gra, która generuje w pewien sposób podobne wrażenia, znowu mówiąc bardzo oględnie i brutalnie, ale nie potrzebujesz tej inwestycji przed grą, bo granie w LCG-a i rozkminianie silniczków karciankowych to jest połowa czasu spędzona przed grą na budowie talii i połowa grania w grę, żeby sprawdzić, czy działa. A tutaj gra robi to za ciebie, bo daje ci, zagraj sobie tym losowym zestawem 10 zdolności, działaj. I to jest fajne. Czyli jest trochę do tego, do Keyforge'a, nie? W jakimś tam ujęciu. W jakimś bardzo ogólnym ujęciu no. Jestem w stanie przyjąć coś takiego. A Keyforge to jest jedyna, którą jeszcze jakoś tak mogłem przepchnąć. Więc ja podsumowuję, dla mnie bardzo fajne jest to, że jest to gra szybka, z bardzo fajną interakcją. Bardzo podoba mi się sposób rozwiązania tej interakcji między graczami. To jest bardzo niespecyficzne dla Felda, bym powiedział. Czyli w sumie to jest takie, no nie Feldowe mocno. Duża różnorodność rozgrywek, zdecydowanie. Dużo emocji, która ta gra generuje, bo tak jak powiedziałeś, ja lubię push or luck i podoba mi się takie coś, że kurde, na przykład no, ostatnia partia, zagrywałem ci kwiatuszkę karty, licząc na to, że ci nikt nie będzie miał, że ty też nie dojdzie do ciebie i ja ci później to pozamykam. No i ty twierdziłeś, że ja to zamykałem. Ja mam wrażenie, że raczej Ciunik to zamykał. No rozdziobały cię kruki w ronę. No niszczyli mnie okropnie. W każdym razie bo to mi się niesamowicie podoba. No i co, no muszę powiedzieć, że bardzo fajny, lżejszy tytuł karciany na takie szybkie granie, ale z pokombinowaniem, z pomyśleniem, z dużą taktycznością. A ja bardzo lubię taktyczność w tym przypadku, bo to jest duża taktyczność, jeżeli chodzi o rozgrywki. Strategii się tutaj raczej większej nie zbuduje. I nie demonizowałbym w ten sposób, jak wiele osób właśnie gdzieś tam na Facebooku czy na forum pisało, że to jest takie że to jest takie nijakie, że to jest taki leciutki Feld. Bo tak jak ani leciutki, ani nijakie. Ani nijaki. No, ale to też jest mało Feldowa gra. No. Tak uczciwie. No, nie ma planszy, nie ma tych torów pierwszeństwa. Wszystko się dzieje dynamicznie. Aczkolwiek jest to zdecydowanie mniej szalone niż inna gra Felda, której nikt poza mną nie lubi, czyli La Isla. Bo La Isla to była ta gra, w której hej, dobierz 3 karty i wszystkie je zagraj. I dzieją się losowe chyba rzeczy. Chyba Kuba P. lubi La Isla, jakoś tak kojarzy. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Też tak. Mi się tak wydaje, że Kuba chyba bardzo nie lubi tej gry. Zresztą też słyszałem, że niezbyt pochlebnie wypowiadał się o Kokopeli.
ale z tego co wiem też zagrali, z tego co też pamiętam, nie chcę też przekręcać, zagrali raz, więc nie wiem czy wystarczająco. Natomiast no, ty jesteś... Ja nic nie czytałem o Kopeli, bo ja nie czytam przed recenzjami, bo potem... Ja czytałem na Messengerze. Bo potem powtarzam, bo dobre myśli innych recenzentów zostają w głowie i później je powtarzamy jako swoje i jest tak, kwas. Więc ja czytałem na Messengerze. Nieuważny niż ten przywłaszczać sobie. Ja jeszcze do tej losowości troszkę wrócę, bo mówiłem, że te jokery sprawiają, że ta gra się nie blokuje. Na te 5 partii, które teraz zagraliśmy, raz miałem taką rękę, która była taka, że och, naprawdę ciężko jest coś zrobić, bo są dwa mechanizmy, które powodują, że ta ręka będzie wymieniana. Jak mamy jedną kartę, która nam słabo pasuje, to jak ją zagramy, to będziemy dobierać 3 albo 5, zależy co tam leży na stole. I możemy też wymienić wszystkie karty. Jak mamy dużo niepasujących, to jedną akcją wymieniamy wszystkie na... robimy sobie, nie wiem, czy w trakcie partii możemy mulliganem nazwać. Także tam jest powplatanych trochę rzeczy. Taki mulligan in-game. Tak, można by się czepiać, że Felt to wplatał, żeby ratować, a ja bym powiedział, że to jest spójne z charakterem tej gry, że to jest akcja. No, bo myśmy się kiedyś zastanawiali, mówię, kurde, po co chciałbyś zwijać swoją ceremonię? I w pewnym momencie... Widzę, że Windziarz za chwilę będzie chciał dograć kartę i skończyć moją ceremonię, no to cyk, na spód talii. Tak samo jak to powiedziałeś. I daje to perwersyjną przyjemność umieszczania w grze karcianej kart należących do talii innych przeciwników w swojej własnej talii, a to się zdarza bardzo rzadko. Można sobie odmrozić uszy. No i to co ty powiedziałeś, no czasami też masz takie poczucie, a po co miałbym przewijać ten, a w tej grze przewijanie jest bardzo, znaczy czasami jest potrafi być mocno przydatny. A czasami jest tak, że przewijasz i na końcu masz pół talii słabych kart, nie? A bo to też jest tak. Odrzucam te dwie karty i taki sobie zostawiasz ten szrot na koniec, nie? Jak fusy w kawie, nie? Nikt tego nie pije, ale mrówki ponoć się dobrze zabija. Nie wiem, bo ktoś mi powiedział, że jak mi mrówki wchodzą, to fusami ich trzeba zabić z kawy. Znaczy, ja boseta, który znaczy, nie zabija. Czy co, dawać im pysk, żeby się odłożył? Nie zabić tylko, że jak się tam tą ścieżkę, tą kawą, wiesz, tego, to mrówki nie lubią kawy, nie przejdą. Ja że osobiście nie byłem nigdzie, gdzie się hoduje kawa, ale mam wrażenie, że tam mają pełną mrówek. Ale mało fusów. Ja tylko zacytuję, jak spytałem się tego Mateo, jako Kopeli napisał spoko, ale bez szału, taka okarcianka. Więc ja dementuję, Słyszeliście to tutaj po raz pierwszy. Dla mnie jest to bardzo spoko i trochę z szałem karcianka. I nie taka tylko taka bardzo dobra i bardzo polecam jako Kopeli. Dla mnie jest to jedynka. Nie jest to Stefan Feld, bo ciężko tutaj odnaleźć. Znaczy geniusz Stefana Felda widać. Jak na pana Stefana to jest pełna ekstrawagancja i tak. O takiego Stefana nic nie robiłem i dla mnie to jest zdecydowanie jeden. Och, takie karcianki dawno nie grałem. No i patrz, że kilka razy zagraliśmy tak po prostu. No tak, że dla przyjemności. Przyszedłeś i powiedziałeś... Ej, chodź zagram w Kokopeli. Ja mówię, dobra, gram w Kokopeli. Nie, że do recenzji, tylko chodź zagram w Kokopeli. Po prostu graliśmy go w Kokopeli. Ja zacząłem od tego, że to jest Stefanik z Wakarino, bo to jest jakby ten setup i ta mnogość możliwości, to jest to, z czego raczej pan Donald jest znany. Ja jestem trochę rozdarty w przypadku tej gry. Wolałbym Donald Feld. Donald Feld. To też nie, że wygląda. Bo... Są sobie ludzie, którzy wchodzą do kasyna, powiedzmy, siadają przy jednorękim bandycie i tam będą cisnąć przez 8 godzin, wrzucać monetę i pociągać dźwignię. A są ludzie, którzy pójdą sobie zagrać turniej pokerka i muszą z tego turnieju wyjść już z wynikami. I to jest tak, że jak komuś nie przeszkadza odbębnienie pierwszej partii, żeby potem dobrze się bawić, jak tym ludziom od tego jednorękiego, to jest to wtedy zdecydowany jeden. Ale grupa, w której ja zwykle grywam teraz, nie daje za bardzo drugiej szansy i w ogóle nie gram nigdy dwóch gier pod rząd. Czekaj, cytując pewnego kolegę, życie jest za krótkie, żeby grać w średnie gry? Nie, w sensie taka dynamika, bez tego hasła, które mnie irytuje. tylko po prostu taka dynamika. Trudno mi będzie sprzedać tę grę. Bo to jest najgorszy sposób reklamowania gry. Słuchaj, pierwszy sezon musisz przelecieć, a od drugiego jest super. Dokładnie. Ja teraz Parks and Recreation podszedłem 4 raz, omijając pierwszy sezon i okazuje się, że to jest fajny serial. Ale czasami warto posłuchać, bo ja tak od Community się odbiłem i Ciuniek mi cały czas mówił, kurde, Community, ale źle zaczął. Bo jak mi Janek pokazał środkowy jakiś odcinek jakiegoś drugiego sezonu, 15 minut,
spojrzałem na to, o czym się zrobiło o ten okrągłe i mówię, Ciuniek mówi o tym serialu, ale przecież pierwsze dwa odcinki są bez sensu. Ja obejrzałem z 5 sezonów, nie podobało mi się, ale cały czas powiem, dalej będzie lepiej. Potem Ciuniek mówi, ale daj szansę, obejrzałem jeszcze raz 3 pierwsze, nie podobało mi się. Nie. Drugi i trzeci to czyste złoto. Możliwe, nie pamiętam, był młody wtedy. Community wtedy było świeże. Także ode mnie, mimo tego rozdarcia, dam jeden, bo mi osobiście się bardzo podoba, ale... No kurczę, jestem, ale nie kupię, bo w mojej grupie się raczej nie przyjmie, więc będę przyjeżdżał i grał z chłopakami. Bardzo chętnie, zapraszamy. Więc już po pierwszej wizycie to będzie najczęściej grana gra z przyszłego roku, pewnie jak przyjadę w wakacje. Bardzo dobra gra. Dobra, no to bardzo dobre oceny dla Kokopeli. A ile graliśmy, przepraszam, jeszcze tak naprawdę 20 minut graliśmy, czy ile to schodziło? No mogę ci dokładnie powiedzieć, bo ja bardzo... zaczęliśmy grać, zanim moje dzieci przyszły na bajkę, była 18.30, a skończyliśmy, jak skończyli bajkę, więc te wszystkie partie zagraliśmy w 2,5 godziny. I jeszcze było tłumaczenie zasad, więc powiedzmy... No. I jeszcze było pomaganie ci w rozkładaniu kart, wiesz, takie rzeczy... Tak, także super szybka i ojejku, po Zamkach Toskanii kolejna jego taka szybka, która mi tak bardzo podchodzi, muszę powiedzieć. No fajnie, że Stefan ma dobry rok. Tak. Kurczę, 3 dobre gry w tym roku zrobił. Zamki, Bonfire i to. Szok, czyli wiadomo, że teraz będą 2 lata posuchy. Nie będzie zbyt dobrze. Kolejne 4 miasta jakieś wyjdą, które po prostu będzie... A. W Queen Games? Hamburg? Coś tam? Tak. Ale to kosztuje, wiedzieliście? Żeby mieć full all-ina, full te wszystko, to tam trzeba zapłacić jakieś 2000 zł. I to jest takie, wow. I to jest takie deluxe by Queen Games, czyli jak normal 10 lat temu. Dobra, i tym akcentem pozytywnym pozdrawiamy Queen Games i Kickstartery. O Kokopeli mówili. Czuniek? Kwiatosz. I Winciarz. Nie wiem dlaczego myślałem, że powie Ink. Na razie, do strzenia.